Cmentarz Dalasiński, przystanek Kosmos. Cały tytuł brzmi tak. Przystanek Kosmos i 29 innych pieśni o rzeczach i ludziach. Przystanek Kosmos zabiera nas w świat prowincji. Prowincji takiej w bardzo pejoratywnym spojrzeniu. Jest to zadupie. Zadupie, które znajduje się poza zasięgiem komunikacji. Zadupie odcięte od świata. Zadupie popadające w ruinę. Zadupie, w którym degradacja społeczna postępuje z roku na rok. Tutaj nie ma dobrych ludzi. Tu są jednostki, które są popychane z miejsca w miejsce w czasie. Od czynu do czynu. Tutaj zaniedbania sprawiają, że ofiar staje się, jest coraz więcej różnorodnych czynów. Tutaj wchodzenie w lokalną kulturę wymaga picia, wymaga odpowiedniego ustosunkowania się do wymogów kulturowych. A te wymogi są dość z jednej strony ostre wobec kobiet i dziewczyn, a z drugiej strony kładą nacisk na przymykanie oko i w pewien sposób gloryfikację tego, co męskie. Bo to, co męskie, jest bardziej znaczące i dzięki temu mężczyźni mogą sobie pozwolić na więcej. Mężczyznom dużo więcej uchodzi. Mężczyźni mogą gwałcić, bić, zabijać. Mężczyźni mogą stosować swoją przemoc i jest to traktowane jako element ich otoczenia. I kiedy ów bohater, pierwszoosobowy narrator, pod koniec tego tomu kupuje nóż, to staje się on pretekstem do tego, żeby zastanowić się, czym ten nóż w tej kulturze zadupia jest. I jak często w kulturze zadupia używany jest on jako narzędzie zbrodni. Statystyki są brutalne. Statystyki mówią, że to narzędzie, którym można karmić, bo można pokroić nim chleb, które może być wykorzystywane do oswajania przyrody, do sprawiania, że będzie ona podległa. To narzędzie jest wykorzystywane przeciwko człowiekowi. I jest to jeden z najprzykrzejszych aspektów, najbardziej przykrych aspektów zadupia. To, że rzeczy, które mają służyć człowiekowi, one są wykorzystywane przeciwko człowiekowi. Przystanek Kosmos to jednej strony ginący świat. Rozpadający się. Ludzie, którzy wówczas żyli, którzy towarzyszyli pierwszoosobowemu narratorowi, przemijają. On nie wie, co z nimi dalej się działo. Pozostały miejsca. Miejsca, które też popadają w ruinę, których znaczenie powoli zanika. Te miejsca są niczym stacje na drodze krzyżowej. One sprawiają, że bohater się zatrzymuje i ma czas na refleksję. Są niczym magdalenki prusowskie, ale są gorzkie, cierpkie, a wręcz czasami można byłoby powiedzieć, że trujące. Przystanek Kosmos to książka bardzo wymagająca, zawierająca 30 krótkich prus, pozornie lekkich, ale naprawdę bardzo intensywnie nasyconych historii. Polecam i do zobaczenia.